Jeśli rozglądacie się za 12-stopowym kijem karpiowym, podpowiadamy. Na rynku pojawiła się nowa seria wędzisk karpiowych ProLogica. To seria C-Series i przynosi ze sobą wiele ciekawych, praktycznych rozwiązań. C-Series to całkowity nowy poziom klasycznej oferty wędzisk ProLogic. Mamy tutaj wygląd z wyższej półki, wysokiej jakości zbrojenie i zaawansowane technologie w ofercie. Nie przez przypadek firma promuje je hasłem Start z Pole Position. W przypadku tej marki można przyjąć za pewnik, że to technicznie bardzo zaawansowana seria, w której występują dwu- i trzyczęściowe wędki. Cała seria to aż 12 różnych propozycji, wliczając to z podmarkera AB. Ale nas dziś interesuje 12-stopowa wersja tej wędki o krzywej ugięcia równej 3 lbs. Ten dwusekcyjny kij jest bardzo dobrze wyważony, smukły i bardzo czuły na sygnały płynące z wody. Osprzęt tej wędki to najwyższa światowa półka. 12 i 13-stopowe egzemplarze uzbrojone są wydajne rzutowo, lekkie przelotki startowe MM Series o średnicy 50 mm. Które są uzupełnione o antysplątaniową przelotkę szczytową o średnicy 16 mm. Wędka waży jedynie 435 gram, a w transporcie mierzy 136 cm. Konstrukcyjnie blank powstał z wysokomodułowego włókna węglowego i posiada antyrefleksyjne wykończenie z ekskluzywnym dopełnieniem w postaci wzmocnienia dolnika oplotem z włókna węglowego 1K oraz ażurowego, anodyzowanego na czarno mocowania kołowrotka w stylu wędzisk Inspire. Stylowy dzielony uchwyt na dolniku pokryty jest japońską pianką i zakończony zgrubieniem. Do estetycznego wyglądu tych wędzisk zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Podkreśla to kolorystyka Gunsmoke i ażurowy wzornik w tym miejscu wędziska. To nowoczesna, wytrzymała konstrukcja posiadająca odporny na korozję grafitowy lekki korpus. Sama szpula tradycyjnie już wycinana jest z aluminium, a pracuje w parze z solidnym kabłąkiem wykonanym z pełnego aluminium. Ten ostatni ma łożyskowaną rolkę, czyli tzw. EFR2, która zapobiega skręcaniu się żyłki. Lekką i płynną pracę zawdzięczamy trzem łożyskom kulkowym i jednym rolkowym łożysku oporowym. Tak jak w większości nowych modeli Okumy, jest to łożysko bezstopniowego systemu antyrewersu QuickSet. Ryzyko drgań całej szpuli zostało wyeliminowane poprzez system RES-2, w którym rotor wyważany jest cyfrowo. Okuma Inception ma dość długi skok szpuli, bo to aż 30 mm. W dużej mierze dzięki ślimakowemu mechanizmowi posuwu, który tutaj jest zamontowany. Nienaganną zaś pracę wspiera wycinany z mosiądzu wałek zębaty. Siła hamulca określana jest na 12 kg, a waga w całości to 466 g. Model INC 6000 ma przełożenie 5:3:1 i w zależności od grubości linki nawiniemy od 370 m przy średnicy 0,30 do 270 przy 0,33. Producent dla tego modelu ustalił 5-letni okres gwarancyjny. Całość jako komplet wydaje się być bardzo dobrą propozycją dla tych z Was szukających kija zestawu na małe, ale także i na duże zbiorniki.